po ostatnim gwizdku czuliśmy naprawdę taką ulgę. Przez tą całą rundę, cały sezon praktycznie czuliśmy to piętno, które na nas ciążyło. To, no niby się nie mówi o tym awansie, ale jednak coś tam w podświadomości zawsze było. No i dlatego ta radość ogromna. No. Tak jak powiedziałeś, 3 lata tutaj czekaliśmy na to, kibice. No cieszymy się bardzo, że to dzisiaj wyszło. No, nie było łatwo, Sfornica naprawdę postawiła nam wysoko poprzeczkę. Były tam jakieś różne poteksty, każdy grał na 100%. No, udało się wygrać. Doskonale sobie zdajemy sprawę, jakie było parcie na awans kibiców, ogólnie społeczeństwa polskiego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z siły śląskiej drużyny i tutaj wreszcie przerwaliśmy tą hegemonię, można powiedzieć, tej śląskiej drużyny, która w ostatnich latach no, tutaj dominowała w tej trzecioligowej rywalizacji i fajnie, że wreszcie żeśmy to przełamali. Uważam, że w zasłużony jak najbardziej sposób. W ostatnim półroczu nie przegraliśmy żadnego spotkania. Drużyna grała, ja nie mówię, że grała rewelacyjnie, grała naprawdę równą piłkę. Stabilizacja była takim na jednym poziomie i drużyna wygrywała i to było ważne, że ona wygrywała te mecze, nie traciła dużo bramek. Uważam, że tutaj bardzo dobra gra w defensywie zadecydowała też również o tym, że myśmy tą ligę wygrali. Jak najbardziej zasłużenie uważam. No na pewno teraz będzie ten jeden, dwa dni, że będzie można się pocieszyć, jeszcze będziemy mieli roztrenowanie, później urlopy, no i niestety później już ten pierwszy mecz będzie się zbliżał bardzo nieubłaganie, więc będziemy się musieli naprawdę skoncentrować, bo no, druga liga niestety to już jest dużo, dużo wyższe wyzwanie, ale czas na pewno na świętowanie będzie, ale krótki, ale myślę, że nam się to należy.